Witam Was serdecznie, moje robaczki, na naszym kanale. A w dzisiejszym bardzo ekscytującym odcinku zobaczycie m.in. jak Basia zakleja worek. Szybka naprawa worka. To jest. A Sylwek dla odmiany napisał książkę. Temu durniowi się całe nad Niemnem napisało. Gdzie? Jeżeli zainteresowałem Was, posadźcie dupeczki i lecimy z materiałem. Cześć panowie, słuchajcie, miałam sobie dociąć dzisiaj taką deseczkę, no potrzebna mi do budowy kampera. Pytam się mojego męża, jak to coś działa. Jak ja mam sobie poradzić z tym czymś, tak? Z tą deseczką. No to on na to, że zrobi mi szkolenie na temat obsługi piły taśmowej. Tak więc, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, zostańcie z nami, a on na pewno bardzo dobrze to wszystko wytłumaczy i też powie Wam, dlaczego ta piła jest taka dobra. Ta-dam! O, jest i on. Będę cieszył. On zawsze przychodzi, kiedy się go chwali, naprawdę. Tak. Słuchajcie, będę Wam szkolenie robił. A tak serio teraz. Bas 350WN. Zgadza się. Rok produkcji 1995. Ta piła w tym roku kończy, nie wiem, coś 28 lat. O, to tyle co ja. Tak, tak. To jest tyle samo, co moja żona miała kiedyś. Znowu się czepiasz. Słuchajcie, jest to świetna piła. Jest to piła z wyciągiem firmy Elektrybekum. To jest wyciąg, jest tak samo Elektrybekum. Wszystko tu jest w sumie Elektrybekum. Jest to firma bliźniacza z Metabo. Ja by ktoś nie kojarzył firmy Elektrybekum. To jeszcze jest za czasów, kiedy mur berliński był. Nie, już po murze było. Z 89. No. Także, ale z czasów RFN-u ta firma jeszcze tam istniała. Bardzo, bardzo dobre rzeczy naprawdę produkowali. Słuchajcie, inaczej. Ja tą piłę kupiłem 11 lat temu za 500 euro. Dokładnie. Jeżeli jakiś produkt jest dziadowski, to cena spada, wyrzucasz go na złom i tak dalej. Ta piła ma 28 lat, ona nadal jest 500 euro warta. Nawet więcej. Jeżeli z wyciągami i tak dalej, to podejrzewam, jest jakieś 750. Jako 30-letnia piła. Jest naprawdę świetna i dzisiaj będę robił Basi przeszkolenie, a Wy możecie na tym skorzystać, bo też się dowiedzieć o tej pile, czy warto kupić, czy nie, bo one nadal są w sprzedaży. Różne modele z tego typu, ale są. Także ja naprawdę mogę z czystym sercem polecić tą piłę, a Wy się dowiecie dzisiaj dlaczego, jeżeli zostaniecie ze mną i z Basią do końca tego filmu. No więc zapraszamy. Serdecznie. Serdecznie. Bardzo. Bardzo. A nie to nie. Nie, no zostańcie. Pokażę Wam najpierw, ja będę nagrywał, Basia będzie tutaj otwierać te drzwiczki i tak dalej, co potrafi, wow, to tam to zrobi, to wow, szał. I pokażę Wam, jak to wygląda ta piła. No i zaczynamy od demonstracji naszej piły. Tutaj mamy takie otwieranie. Otwieramy i cóż my tu mamy? Wow, kółko. Wow! To czego ono służy? Też tak zapytam. To jest prowadnica. To jest prowadnica. Słuchaj, to jest prowadnica. Zobacz, tutaj jest coś śmiesznego. Na przykład tu jest takie, tylko śrubka tu jest. Po co ta śrubka? Nie wiem, czy odważnik? Tak, brawo, to jest odważnik, dlatego że ta piła, nie wiem, z biegiem lat straciła swoją równowagę. Ja to po prostu wyważyłem sobie, dałem taką śrubkę na dolnym kółku. Też jest taka śrubka, żeby nie było drgań. Aha, czyli twój patent. No oczywiście. Piła troszeczkę przeze mnie poprzerabiana. A wiecie, że on cokolwiek by nie kupił, to od razu pierwsze co robi, to rozkręca? Nie, najpierw trochę przeklinam, że dziadostwo mi sprzedali, a potem to odkręcę. Zawsze się zastanawiam, po co on to robi? Przecież to już kiedyś ktoś zbudował. Tak, idiota jakiś. Idiota najczęściej. Dobra, ale tak. Nie o tym dzisiaj. Tak jest. Lampki się nie załączy. Lampkę, żeby załączyć, lampka się załącza automatycznie, jest podłączona pod ten wyłącznik. Tutaj weź, możesz włączyć nawet. Włącznik, wyłącznik, tak? Tak, włącznik, tak. To włącz, tak i wyłącz, no. Tak to działa. Wyłącznik, widzisz, abyś nie wiedziała, zobacz, włącznik działa tak, że włączasz to, zamykasz klapę i potem tylko tak. To jest tak zwany włącznik uderzeniowy, żebyś szybko mogła go po prostu bez myślenia, jak jest klapka zamknięta, uderzyć po prostu w to ręką, jak się stanie jakaś tragedia, czy coś, czy nawet kolanem, czy czymkolwiek. Weź spróbuj. Włącz i zamknij klapkę i uderz to żółte.
Widzisz, znowu jesteś mądrzejsza. No ale tak, łącznik uderzeniowy, to mi się podoba. Musi mieć, zobaczcie, bo ta maszyna ma GS. To jest, ona w ogóle ma, to jest akurat to jest na kurz, ale ma pozwolenia ogólnie na wszystko, ma te atesty tak zwane do użytku przemysłowego. Co tam jeszcze? Co byś chciała wiedzieć? Dolną weź otwórz. Tak, to jest ona po prostu jest tak otwarta. O, a powiedz mi, dlaczego tutaj ma też kółko? Też ma kółko, no bo kółko ma, żeby taśma chodziła tak, chodzi tak i tak sobie ten. Także po to ma kółko. Zobacz, tu jakie fajne rzeczy jest. To jest taki fajny pędzeleczek. Ale to pędzelek, było tak oryginalnie, czy to? Nie, to jest oryginalne. A aha, daj latarkę, będziesz świecić przy okazji, bo to jest bardzo ciemno tutaj. Bo niestety, ale musiałem światło wyłączyć, ponieważ mamy też nagrywane troszkę dalej od sąsiadów. O, tak, żeby całość. Tak, super. Widzicie, tu macie taki pędzelek, po to, żeby się nasze kółko czyściło. Zawsze ono się coś tam wyczyści. Maszyna ma możliwość regulacji obrotów. Teraz jest ustawiona na 800 obrotów, jest możliwość ustawienia jej na 400 obrotów. Jest to bardzo szybko się to odbywa. Jeszcze mogę wam pokazać. Tutaj macie taką korbkę. Oczywiście korbka się kiedyś tam już ułamała. Maszyna, jak mówię, 30 lat ma. Zobaczcie, tu jest, narysowałem sobie plus, minus. Tu plus minus, żebym wiedział, w którą stronę kręcę. I jak kręcę tutaj, to mi się luzuje mój napinacz tutaj. Przyświeć tu proszę właśnie, tak nie będzie widać. O, tu się luzuje napinacz i wtedy luzuje się mój pasek i mogę sobie spokojnie zmienić, zobaczcie, paluszkiem dosłownie, zmienić sobie z tej rolki na tą i na górę też tutaj przestawić. I dzięki temu szybciutko, jak potrzebuję na przykład coś zmienić obroty, to mogę sobie zmienić szybciutko obroty. Maszyna ma dorobiony ten stolik, to on jest nieoryginalny stolik, ona miała takie nogi, ale były bardzo, bardzo niestabilne. Ja mam to tutaj na kółkach, dlatego że mam mały warsztacik, bo bidny jestem. I tak czasami sobie wozimy tą maszynę. Tak. Chodzi o to, że jeżeli mam na przykład coś bardzo długiego do przecięcia, jakiś słup dosłownie 3-4 metry, to sobie mogę nawet tutaj drzwi otworzyć, przesunąć maszynę i ten słup wyjeżdża mi wtedy na zewnątrz. Przykład. Dlatego mówię, jest to, nie mam wielkiej hali, jest to po prostu maszyna mobilna. Jest dużo wygodniej. Co tam jeszcze? A właśnie, mam pytanko. Powiedz mi, czy ta maszyna jest tylko do drewna? Nie, nią można również metal ciąć. Ale z tym, że ja nie tnę nią ale metalu. Ja, metal na tym. Nie, to zmienia się taśmę inną. A. Pokrótce wam wyjaśnię, dlaczego nie tnę tą maszyną metalu. Chodzi głównie o względy bezpieczeństwa. Tą piłę używam głównie do cięcia drewna. W tym momencie tylko do cięcia drewna. I wszędzie w tej pile, jak i w worku, w wyciągu są trociny, drobny pył drewniany. I gdybym teraz uciął jakąś, nie wiem, rurkę metalową tą piłą, to istnieje bardzo duże ryzyko pożaru, a mianowicie podczas cięcia metalu wytwarzają się iskry. Iskry mogłyby być zaciągnięte do trocin i pomału mogłoby się to żarzyć. Czyli poszedłbym sobie do domku, a warsztat mógłby spłonąć. Dlatego też nie używam tej piły do metalu. Zmieniamy taśmę jedną, przyświeć tutaj, to jest taka normalna, to jest taśma uniwersalna teraz, ona jest akurat tempa, ale jak będziecie chcieli, jak wam się spodoba, piszcie mi proszę w komentarzach, bo umówmy się tak, jeżeli napiszecie mi 10 komentarzy odnośnie piły, na przykład o tekście oszczenie taśmy, to wam pokażę, jak taką taśmę naoszczyć. Oczywiście samemu nie płacimy za to. Wykonujemy robotę wszystkie same, jak jest możliwość. Tu macie o nazwę tej firmy. Elektra Bekum 350WN BAS. Tak jak Basia, tylko jest IA ten odcięte. No. Sylwek to odciął, ja wiem. Tak. Słuchajcie, tu macie przerobione. Chodź z tej strony właśnie, bo tak to nie widać. Ja wyjadę trochę tą piłą. A. Ciasno tu mamy trochę. Co? Zobaczcie. Silnik, wyciąg. Oczywiście tutaj sobie to dorobiłem. Tego nie było tutaj wyciągu. Chodziło o to, żeby mi bezpośrednio ściągało te trociny z góry, ten pył, a reszta szła po prostu do wyciągu. Piła ma możliwość oczywiście ustawienia kątów, co sobie zaraz też zrobimy.
co tam jeszcze było przerabiane w tej pile. Tutaj na przykład, to nie jest oryginalne, to ja sobie sam dorobiłem. Kupiłem taką listwę, udało mi się, dorobiłem, bo ona miała oryginalne takie krótkie, kurde, gdzieś to tutaj chyba leżało nawet. Ja ci wyrównaj, ty mów. No. O, to czyli, że ktoś tu sprzątał. Ktoś tu sprzątał. O, to? Tak. Nie, to ten drugi, metalowy. Nie, no nieważne, ona ma taki oryginalny, taki, o, takie, o, takie, o, takie krótkie tego, to się tam, a, dziadostwo, nieważne. Przerobiłem to na duże, żeby było. Słuchajcie, można tutaj na przykład klocka ciąć o wymiarach 18 cm grubości. Taki gruby tutaj przejdzie. Słuchajcie, to jest na przykład, no właśnie, wyjaśnienie, Elektra Beckum 350 to jest. Co to znaczy dokładnie, powiem wam szczerze, nie wiem, co ma 350, dlaczego 350, ani to nie są obroty, ani to nie jest wysokość, ani to nie jest długość, nie wiem, co znaczy 350, podejrzewam, że to jest numer po prostu wewnętrzny jakiś. W każdym bądź razie, czym wyższy numer w Elektra Beckum, tym piła jest większa. Hmm. Tak, ale to jest maksymalna piła, jaka była na 230 V. Ponieważ tak jak, nie wiem, chyba już kiedyś wspomniałem, jak budowaliśmy ten warsztat, to nie było tutaj możliwości podłączenia siły, czyli 300... Ile voltów ma? 380. Tak, 380, abyś nie wiedziała. Także wszystkie maszyny mieliśmy kupowane na 230 V. Potem była możliwość podłączenia już siły, ale nie było podłączone, ponieważ musiałbym wszystkie maszyny znowu wymieniać, a tak, to są tysiące euro. Dokładnie. I tak już zostało. I tak już zostało. Słuchajcie, tu mamy wyciąg do niej, o tu właśnie widzę, jest dziura. Teraz uprzedzę twoje pytanie. To, co widzisz na ekranie, co wskazuje ta strzałka, to jest moja własna studnia, moja własna woda. I jeżeli jesteś zainteresowany, jak zrobić własną studnię, pisz w komentarzach hashtag woda. Jeżeli uzbiera się 20 tego typu komentarzy, to obiecuję, nagram film na ten temat. A zaraz ją zakleimy. Nie będziemy worka wymieniać, bo szkoda pieniędzy. Dobra, dziura. Nie chwal się tą dziurą już. No. Dziura, dziura, no w worku, normalne. Co ci jeszcze o niej powiedzieć ciekawego? Wszystko. Może to już tak wiemy, to już technicznie wiemy. Na przykład. O, pytanie ci zadam, chodź tutaj. Mhm. Zobacz. Jest tutaj taśma. No jest. Nie? I dlaczego te ząbki wystają poza kółko? A wystają? Wystają. Nie wiesz, ja ci powiem. Po to właśnie masz tutaj ustawienie, zobacz, tutaj, chodź poświeć. Tu jest ustawienie kąta nachyłu kółka, koła tego naszego prowadzącego. Dlaczego? A dlatego, że gdyby ta taśma była sobie na środku tego koła, to te zęby byłyby spłaszczane. Siłą docisku one byłyby spłaszczane. A piła ma zęby tak, tak wyglądają zęby. Nie są po proste, jak popatrzcie, tylko są tak. Dlatego, żeby się nie wcinała w drewno, tylko żeby je wycinała fajnie. Dlatego to ma wystawać poza tym. Dlatego się ustawia kąt nachylenia tutaj koła, żeby to po prostu ta taśma, można było ją ustawić. Co ma fajnego jeszcze ta? Przytrzymaj tego tu. To sobie wymyśli. Tak. Ma na przykład bardzo fajną prowadnicę tutaj. To polikwidujemy to. A to sobie wyciągniemy. Zobacz. Ma tutaj bardzo fajną prowadnicę. To jest prowadnica na łożyskach. Nie wiem, czy to będzie widać, nie widać. Musi tak światło, żeby mi było widać. O, to jest prowadnica na łożyskach. Może sobie rozbierzemy to, żeby to ci pokażę dokładnie, jak to wygląda. Tak to zrobimy. Wyciągniemy to i ja ci pokażę, jak to wygląda. Okay. Słuchajcie, jest to stara niemiecka maszyna, czyli że do wszystkiego wystarczy jeden klucz. Taki, uniwersalny. Dziesiątka, trzynastka. Tak jak kiedyś ktoś miał Golfa dwójkę, trójkę, to wystarczyło dziesiątka, trzynastka, żeby cały samochód rozkręcić. Tak samo i tutaj. Naprawdę wystarczy jeden klucz, dziesiątka. Na przykład tutaj mamy jedną śrubeczkę. Cała prowadnica nam wychodzi od razu. I tak ona wygląda. I teraz jak to działa? Poczekaj, ja tu gdzieś miałem kawałek taśmy, przyniosę.
Zobaczcie, tam mamy naszą prowadnicę, nie, światło mamy do kitu. To tak to nie będzie. Chodź tutaj przejdziemy. Nie mogę zaświecić świateł, bo mi miga kamera. LEDy. Słuchajcie, jeżeli to jest taśma, nasza prowadnica to jest, to ta taśma wchodzi nam tutaj między dwa łożyska, które zobaczcie się będą kręciły. I tutaj się opiera na tym. I dzięki temu taśma nie dojdzie za głęboko, bo mamy tutaj opór od tego łożyska i taśma nam się nie będzie wyginała, bo mamy te dwa łożyska. Tak wygląda góra. Tak wygląda góra. A dół, dół już niestety, zobaczcie tutaj. Zresztą ja to rozkręcę teraz. Teraz ściągniemy całą płytę tutaj, to wam pokażę dalej. Teraz wam pokażę, jak ściągnąć tą płytę. To jest moment. Luzujemy sobie tutaj tą naszą listwę prowadzącą. Proszę, już schodzę. Do tego tutaj potem mamy tylko mocowanie tutaj na naszym tak zwanym, nie wiem, kątomierzu, jak to powiedzieć. To była jedna śruba. Jak dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien. Bo nie robiłem tego, kurde, chyba z 10 lat, nie, no bez przesady, ale z 6. Podkładka spadła. To chyba wystarczało. Tak. Tak, to jeszcze z drugiej strony. I zobaczcie, i teraz możemy sobie wyciągnąć całą naszą płytę. Zobacz teraz tu od spodu, gdzieś to jest ta prowadnica na kąty. Tu sobie, o, tracili syfu. Tu macie kąty, ustawia się. Dobra. Widać było? I teraz zobaczcie, jak to tutaj wygląda. O, sorry, ale dawno nie otwierane. Widzicie, tutaj nie może być łożysk. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tutaj piłujemy, to tutaj wpadają różnego rodzaju no, trociny, śmieci. Jeżeli byśmy tutaj mieli łożyska i to by nam się sypało na te łożyska, to te łożyska po tygodniu byłyby do wyrzucenia. Dlatego tutaj są takie piny, tak zwane. Ja tu mam gdzieś nowe. O, tak to wygląda. Nie tak blisko, bo to ostrość nie będzie. Tak to wygląda. Okay. Widzicie? I to działa tutaj na zasadzie poślizgu. Zobaczcie na przykład. Tutaj mam już lekko zużyte. I to teraz sobie ustawimy, z tego co pamiętam, to był imbus, tylko już nie pamiętam jaki. Zobaczcie, luzując imbusem od drugiej strony, tutaj te piny możemy dociskać. I to musi być dosłownie tak dociśnięte, jak to się mówi, na żyletkę. Taśmę zostawiamy sobie luźną. Dociskamy tu z jednej, z drugiej strony. I dokręcamy. Dosłownie leciutko ma się tylko stykać, leciusieńko. A po co to wszystko jest? Po co te prowadnice muszą być? Ano po to, że... No, teraz jest fajnie sztywno. Jest luz, widzicie, przechodzi, ale jest sztywno. A po co to jest? A po to, że jak ja będę chciał sobie na przykład obciąć potem kawałek deski, to chodzi o to, żeby ta piła szła prosto. A jeżeli byłoby za luźno, to ona by uciekała mi na prawo, na lewo. Tańczyłaby po prostu. Dlatego to musi być w miarę sztywne. No. Zrozumieliście, czy nie? Ja nie mogę. Ja sobie chciałam tylko deseczkę dociąć, a temu durniowi się całe nad Niemnem napisało. Gdzie? Opis piły. Słuchajcie, i teraz tak. Dlaczego
Elektra Bekum. Dlaczego Metabo? Dlaczego stare niemieckie sprzęty? A nie nowoczesne. Mogłem sobie kupić za tą samą cenę, za te 500 euro, mogłem sobie kupić jakiegoś Chińczyka tak zwanego i mieć. Obciąłbym 5 desek, potem bym to wyrzucił na złom. A wiecie dlaczego? Bo części do tego bym nie kupił. A taka piła, ona dosyć mocno zużywa części. Zobaczcie, na przykład ja tutaj mam zapasowe prowadnice. Mam te zapasowe piny, mam jakieś tam zapasowe kółko. To wszystko bezproblemowo można kupić w internecie. Bezproblemowo. Firma Elektra Bekum od lat 60. bodajże ona już działa. Do tej pory. A jeżeli nie, to Metabo. Mówię, to są firmy bliźniacze. Jest takie same łożyska, takie same wszystko jest. Gdzieś tu miałem jeszcze łożyska. Fakt, że nie kupowałem naprawdę dawno. O, tu jest jeszcze łożysko. Zobaczcie, to jest łożysko od tej prowadnicy na przykład, które można spokojnie kupić. Bez problemu. Bierzecie sobie wymiar albo z tej firmy kupujecie. Parę groszy kosztuje. Eksploatacja tej maszyny naprawdę kosztuje parę groszy. Taśma to jest 2240 długość w milimetrach, 2240 mm. Można kupić to wszędzie, naprawdę. Silnik zepsuje się, nie ma problemu. Wpisuję, potrzebuję taki i taki silnik od Elektry Bekum. Jest tego od groma. Dlatego właśnie ta maszyna jest taka fajna, ponieważ nie ma problemu z częściami zamiennymi. A jeżeli pamiętajcie, jeżeli używacie jakiegoś sprzętu dużo, to musicie się liczyć z tym, że musicie części zamienne kupować. A takie łożyska i takie rzeczy to bardzo szybko siadają. Tu jest syf. Pomimo, że są wyciągi, to tu jest syf. Dlatego to się psuje, to się zaciera. Dlatego właśnie. Teraz sobie zbudujemy z powrotem nasz stół. I potniemy może coś. Chociaż piła jest tępa, ale potniemy coś. Teraz następuje naprawa worka, bo my jesteśmy bardzo naprawa. Ekonomiczni. Szybka naprawa worka. To jest. Chyba jest zakurzony, nie? Będzie się trzymać, a nie to się weźmie nowy worek, żaden problem. I co, już wiesz wszystko, jak maszyna działa? No wiecie co? Jedno co wiem na pewno, to, że będę musiała ten filmik odpalić sobie jeszcze raz. Albo 30. Albo lepiej od razu kilka razy. Dawaj, tniemy. Dawaj, tniemy, ale nie jestem przygotowana. O. O. Ciekawe, co przyniesie. Czy szminkę, opaskę jakąś, czy okulary, proszę. Słuchawek nie potrzebujesz. Nie? Nie, to nie jest głośne. Okej. Bez prowadnicy, tylko tak, żebyś po prostu sobie przecięła. Tak, że będzie krzywo. Tak, że będzie krzywo. Czyli tak, ustawiamy, włączamy włącznikiem. Tak, bo najprawdopodobniej masz tam zazwyczaj jakąś kreskę tu narysowaną, czy coś, wiadomo. No. Tak, ale... Jak włączasz, to pamiętaj zawsze klapka na dół, żółta. Oczywiście, uwaga. Tak? No. Potem jest. Jeszcze to łożysko ma chodzić tak dalej. No. Ono będzie chodziło tak pół godziny dosłownie. To jest po to, że jak, żeby ta taśma nie dochodziła do końca, wiesz, żeby ona ci nie uciekała. To jest takie oporowe łożysko. Takie kółko. No. Trudne było? Nie. Samo przycięcie nie. Ale trzeba ją naostrzyć. Także, tak jak powiedziałem, piszcie w komentarzach, jak ostrzyć taśmę. 10 razy napiszecie, to nagram wam film, jak to naostrzyć. Ja będę ostrzyć może, co? O, Basia będzie ostrzyć. Słowo? Słowo. Dobra. Także od nas to wszystko.
Dajcie suba, dajcie lajka, stara śpiewka, po co ja to w ogóle mówię? Nie, piszcie to nie. Komentarze, obojętnie co. Kawkę postawcie, zostacie naszym patronajtem. To będzie patronem, więcej. Patronem ty. Nie patronem, a patronem. Patronajtem. Zostacie naszym patronem. No i tak, i co tam jeszcze? Wszystko, nie? No co, no trzymajcie się. Tak jest, cieplutko. I wpadajcie do nas na kanał, koniecznie. Nara, hej. Hej.